Na początku wszędzie byli górale, a dopiero potem porobili się Turcy i Żydzi. No, górale byli też pierwszymi filozofami. Filozofia to jest powiedziane po grecku. No, znaczy telo, co mędrol. A to jest powiedziane po grecku dla niepoznaki. Niby po co mów to wiedzieć, jak było na początku. Ale Grecy to nie byli Grecy, no górale, co udawali Greka. Na początku nie było Greków, ino wszędy byli górale. A wy, krzesny, jako myślicie? Czasy są jest przemijające. Ludzie się mijają. Jak o tym mówisz? To to dziś jest, a jutro go nie ma. Trzeba by nam pomyśleć, co po nas zostanie. Niby jaki wzór dzieciom, jaki przykład. Czy może te budynki w dolinie? Czy może te drogi pomiędzy polami? Czy to jest może to śpiewanie po górach? I tak to się zaczyna. Nasz góralski Arystoteles z Gronkowa palec do góry podniósł i powiedział Albinowi to jedno słowo. Scyńść. Albinowi nie trzeba było dwa razy gadać. Już wiedział, że trzeba młodych nauczyć, co to takiego scyńście. Co by wiedzieli? I nie szukali tego innego. Niechby po nas to jedno ostało. Scyńśliwości pojmowanie. Neści nie może być tak, co by scyńściem było za chucią gonienie, bo by się człowiek w niczym od bydlęcia nie różnił. W to za chucią goni, bydlęcym życiem żyje. A i tak nie ma prawa być, co by człowiek ino za honorami się obzywał. Honor bardziej honoruje tego, co go daje, jako tego, co bierze. Kie Jasiek Wińsków za cesarza wojował i nogę mu urwało, to potem od cesarza medal dostał. Tyle wam powiem, że ten medal
Więcej cieszył cesarza, jako Jaśka, co do dziś bez nogi kulawi. Ale ze Szczęściem nie może też być tak, co by od przypadku zależało. Szczęście musi sam człowiek w sobie czuć, jako swoje dobro. Szczęście to jest ludzko rzecz. To jest ludzkie dobro. To musi w człowieku być, jak skarb ukryty, jak jaki talent. I musi to mieć każdy. Ten, co łoży i ten, co rzeźbi. Ten, co śpiwo i ten, co gra. Ten, co buduje i ten, co poluje. I ojciec, i matka, i syn, i dziewka. A z drugiej strony patrzący, oni nie muszą o tym wiedzieć, że to mają. I no muszą to w sobie wykryć. Muszą sobie uświadomić, co to jest. I to jest ta umiejętność pomyślenia. Co by wszystko przez rozum brać. Bez rozum przewodzić. I tym sposobem rozum doskonalić. To trzeba po sobie ustawić. To jest wzór szczęśliwego żywobycia. A ja wam powiem, że dzieci ojców nie słuchają. Każdy chce być najmądrzejszy. Powiem wam tak. Trzeba dzieciom ustawić długi. Wielkie długi, co by je spłacały. Będą długo spłacać, będą długo wiedzieć, że miały ojca. Taki to wywód zrobił Leon Korkosowy z arystotelesowej nauki. Ale Tadek przekabacić się nie dał. I wszystkim przeprawił. We wszystkim, bracie, właściwej miary suche. Co by nie było ani za dużo, ani za mało. Ino w som roz. Kiedy sypie z drzewo, cyluj w rdzeń. Trafisz w rdzeń, pniok pusta, chybisz celu, czy to w prawo, czy to w lewo. Drzewo się zaprze, nie puści. Moc dwie skrajnie, człowieka tchórzliwego i człowieka zuchwałego. Jeden głupi, drugi głupi. Jeden się boi mysy, drugi udaje, że się niczego nie boi. Stawia się jako ta wes na grzebieniu. Ka pomiędzy nimi męstwo czuć? W pośrodku, w złotym pośrodku. I na tym polega rozumne żywobycie. Co by się nie dać skrajnościom, ino wse w złoty środek utrafić. Jak tego słuchał, to mi się przypatrzyło, co mi ojciec nieboszczyk radził, kiedy mnie do szkoły do Podolińca wyprawił. Na końcu nie ostaj, do przodku się nie pchaj. Księdza rektora słuchaj, kuferecek se zamykaj, a swoje se myśl. Thank you.